jestem Michał, to jest Piotr. Dzisiaj wam opowiemy, no, dla tych, którzy nie znają test drive developmentu, to szybko przypomnimy albo powiemy, jak to mniej więcej działa. Potem właśnie wyjaśnimy wam, skąd MK. No i opowiemy o naszym eksperymencie na naszych domorosłych królikach doświadczalnych, czyli studentach, którzy robili nam za profesjonalnych deweloperów. Takich przynajmniej nazywaliśmy. I tego będziemy się trzymać. A więc tak, plan jest prosty. Najpierw mówimy o test drive developmentie, opisujemy wam wady i zalety. Myślę, że większość z was już pewnie zna, bo każdy trochę, kto kiedykolwiek z was chodził, to raczej spotkał się z podejściami, różnymi metodykami programowania, więc wie, że no, ładnie to wygląda na papierze, a z życiem jest zawsze różnie. No i nasze usprawnienie opiszemy, jak je przetestowaliśmy na żywej tkance w postaci naszych fajnych deweloperów. No i będziemy oczekiwać waszych pytań. No więc tak, no, test drive development. No to każdy zna te wielkie kółeczko życia, że najpierw, w założeniu najpierw powinniśmy wyjść od pisania testów, czyli w ogóle powinniśmy się skupić na pisaniu naszego oprogramowania z punktu widzenia właśnie testów, czyli jakby od nich zacząć. Potem logika biznesowa, jakieś poprawki tej logiki biznesowej, odpalenie testów na tej już zakodzonej logice biznesowej, poprawienie kodu, bo testy pewnie nie przeszły, dopisanie paru nowych testów i tak lecimy w kółko. No życie jest takie, że z reguły no nie można zacząć po prostu od gołych testów, więc zawsze jakieś interfejsy są robione na początek, no bo pisanie w powietrzu, no nie... Pisanie, żeby mieć błąd kompilacji, jest mało fajne. Tak, no to... Albo pisanie testów i bandy moków też nic nie wprowadza, bo w tym momencie bez jakiejkolwiek zarysu logiki biznesowej, czyli właśnie tego projektu, który został sformalizowany w postaci interfejsów, no ciężko jakkolwiek zacząć. No, ale tak, jaki mamy nasz problem główny? Mamy nasz kod. Kod jest pisany przez człowieka, człowiek lubi robić błędy. No, to jak oprogramowanie było małe w latach 90., no to wszystko było fajnie. Potem oprogramowanie urosło, no i zaczęły pojawiać się błędy w kodzie, które już ciężko było wykrywać, powstały testy. Teraz już jest maniera taka, że czasem testów jest więcej niż kodu rzeczywiście danej aplikacji. No i co? I testy testów. Potem będą testy testów. Znaczy, no, z punktu widzenia nawet praktycznego, tak? No, unit test jest deweloperskim testem, jest programisty testem, tak? Więc skoro zakładamy, że programista źle pisze programy i robi błędy, no bo to jest założenie podstawowe, że cały czas robi błędy, dlatego trzeba go testować. No to skoro piszę te testy sam dla siebie najczęściej, no bo chyba, że pracuję w jakimś zespole dwójkowym, wymieniałem się, no okej, fajnie. Ale to i tak piszę sam dla swojego zespołu albo sam dla siebie. Zafiksowany jest na określone rozwiązanie. To właśnie jak dla mnie ryzyko popełnienia błędu w tym teście jest takie samo jak w jego kodzie, tak? To jak jest zafiksowany na jakąś myśl, to on zrobi w teście i zrobi ją w kodzie. Tak. Bo i to jest ciężko o tym inaczej myśleć, bo nawet jeżeli... Jak to wygląda w praktyce? On ma zrobić feature. Programista jakiś. Ma zadanie, ma feature do zrobienia. Sortowanie. Cokolwiek, tak? Raczej mózg człowieka tak działa, że zaczyna od tego, jak on chce to zrobić, jak on to widzi, jak zrobione. A potem tak? Testuje, czy jego rozwiązanie... Czyli jego myślenie zawsze będzie wchodziło to jak ja będę testował to, co ja zrobię, tak? Nie zacznie od tego, że okej, tego nie ma, tego nie istnieje, ja sobie zrobię test. Ale do czego? No to jakoś tak intuicja człowieka działa, że to jest zawsze do jakiejś wizji. Wiadomo, że opowiadają nam na różnych wykładach, na studiach, trzeba zrobić warunki brzegowe, jakieś dziwne przypadki, myśleć poza pudełkiem, no ale nie zawsze się udaje, czasem trzeba deadline gonić, trzeba dopchnąć łokciem i no i wychodzą tak dziwne rzeczy. No i tak, no, to jest, że tak powiem, tak, mniej Gilbert więcej... Gilbert i jego problem. Gilbert i jego problem. Spędził tydzień pisząc testy dla swojej najnowszej aplikacji. Jego kolega właśnie napisał testy do testów Gilberta i stwierdził, że testy Gilberta mają błędy. No i tak, możemy i kolegów Gilberta dorabiać i zapętlić się, zrobić mega korporację składającą się z testerów jednego programisty. I wszyscy będą się nawzajem testować, będą mieć zajęcie do końca świata, jeżeli dłużej. Tak, póki będą mieli finansowanie. Tak, no chyba ktoś będzie finansował, to jest właśnie to pytanie. Tak, no, nasze rozwiązanie
jest powiedzmy, że mamy tą naszą metodykę test drive development. Nasz piękny diagram wzbogacamy o właśnie kolejny moduł, czyli testowanie mutacyjne. No i tutaj w tym naszym testowaniu mutacyjnym mamy taką jasną weryfikację, czy nasze testy po prostu są silne, bo o to chodzi tak naprawdę. Dla tych, których nie było rok temu, przypominamy, że testowanie mutacyjne weryfikuje siłę testów. No i też wiadomo, przy okazji takie podstawowe kryteria jak pokrycie kodu, parę metryk, no jest, można z tego wyciągnąć. No więc tak, idąc dalej, mamy... No to o projekcie to może ja opowiem, bo to jest nasz jakby konsekwencja zeszłegorocznego jakby też wykładu tu na test w Arezie, że mieliśmy właśnie w planach projekt i to był taki eksperyment na grupie studentów, oczywiście oni są na poziomie... No tak, deweloperami. Trzeba było im podwyższyć morale, więc zostali się deweloperami. Podzieliliśmy ich nawet tak porządnie. Był lider, byli programiści, deweloperzy, byli testerzy. W grupie kontrolnej, znaczy w grupie z mutacjami był jeszcze jeden człowiek do testów mutacyjnych osobny. Generalnie, jeśli chodzi o ich poziom, no to byli po tych podstawowych kursach, o których można powiedzieć, jeśli chodzi o programistę. To nie jest jeszcze poziom junior, ale... Taki... Powiedzmy. Prawie, trzeci rok studiów. Natomiast my żeśmy zadbali o to, żeby też ich tak manualnie, tak praktycznie nauczyć tych podstawowych technik, tak JUnita, tych testów, tą grupę z mutacjami, tych testów mutacyjnych, wytłumaczyć to po prostu, do czego to jest, po co to jest i co tam wam daje tak po prostu na przykładach, tak, bo to najlepiej działa na ludzi. Oczywiście zabroniliśmy im kontaktów ze sobą pod groźbą śmierci. I założenie projektu było dość proste. Obie grupy miały dostać to samo zadanie, proste zadanie. Najlepsze zadania są oczywiście matematyczne, szczególnie na uczelni. Czymś ich trzeba męczyć. Tak. Zadanie formalnie polegało na implementacji, uwaga, arytmetyki macierzowej dla macierzy nie większej niż 3. Na 3, czyli 3 na 3 włącznie. Straszna matematyka na poziomie strasznym. Trzeba było odwracanie macierzy napisać. Tak. Niemożliwości, tak? Tak? No. I trzeba wiedzieć, co znaczy, jak jest zero. Dokładnie. No to już nie, to też było mali chyba. To już daliśmy im wzorek. Nie, coś, co nie jest w polskiej Wikipedii, to raczej lepiej unikać, bo to tak. Nie znajdą jeszcze. To trudno by było. Ale generalnie chodziło o to, żeby projekt był dostosowany do TDD, bo TDD jest dość specyficzne. Tak? Ta koncepcja tych testów wynika, że coś powinno mieć ładny interfejs, wiadomo, co powinno zwracać, co powinno przyjmować. Jak żeby to jakoś można było od tego testu rzeczywiście zacząć, tak? No i to w matematycznych rozwiązaniach jest dość oczywiste. No, oczekujemy jakiejś macierzy dodanej, zsumowanej, pomnożonej czy odwróconej. Tak? No to w ten sposób wiemy, że możemy zacząć od testu. Tak klasycznie, ładnie, prawilnie, że możemy zacząć od testu. Dostali od nas JavaDoka, żeby interfejsy się zgadzały. W JavaDoku była cała dokumentacja, która mówiła, co dokładnie mamy to da zwracać, jakie ma parametry. Typowy opis, jak to do wszystkich projektów Java się właściwie wrzuca. Różnica była taka, że jeden zespół po prostu pracował TDD. Nie wiedział nic o mutacjach, tak? Po prostu sobie pisali sobie testy, pisali sobie implementację i tak w kółko. Tak, i po każdej iteracji mieli robić release'a, każdej pętli TDD mieli robić release'a na GitHuba, który myśmy sobie skrzętnie zbierali i analizowaliśmy dane. Oczywiście nie mówiliśmy tego, myśleli, że po prostu opracowują... Oni walczyli o piątki po prostu. Tak, oni walczyli o piątki, chcieli zrobić ładne TDD, więc ładnie książkowo, przykładnie, pewnie lepiej niż nie jeden deweloper, podchodzili do tego, znaczy nie technicznie, tylko zgodniej ze sztuką może. Nic tak nie zaangażuje studentów jak piątka, perspektywa piątki, naprawdę. Albo jej brak, znaczy brak czegokolwiek. Drugi zespół... Nie było, było binarnie, zdasz albo nie. Drugi zespół, generalnie ta sama zasada, tak, też na GitHuba wszystko wrzucane, tylko mieli przeszkolenie właśnie z testów mutacyjnych w oparciu o pit testa, właśnie naszą wersję pit testa podrasowaną, poszatkowaną na nasze potrzeby, ale ważne, że nauczyli się go używać. Generalnie nie pokazuje on wiele rzeczy, ale pokazuje coverage kodu, pokrycie testami, pokrycie mutantami, no i pokazuje, jakie te mutanty rzeczywiście są. Takie naprawdę podstawy, jeśli chodzi o mutacje.
Tak, tych operatorów jest tam, nie wiem, 20 coś, takie też najbardziej podstawowe, arytmetyczne i takie proste, parę logicznych, żadnych jakichś obiektowych, nie wiadomo jakich wynalazków. Także same proste rzeczy, chociaż z drugiej strony dość pasujące do problemu, czyli do jednak matematyki, którą trzeba jakoś zaimplementować. No ale mutantów było sporo, bo przez tą numerykę to tam po 140 mutantów prawie. Tak, tak. Przez tą numerykę właśnie niektóre mutanty, które normalnie ich mało, no bo jednak w biznesowym programowaniu czasem bywa, że ta arytmetyka jest gdzieś poukrywana, albo gdzieś pozakrywana jakimiś bibliotekami zewnętrznymi, do których do końca nie mamy jakiegoś dostępu, więc tutaj to jednak było wszystko pisane z palca, więc jakby... Były, oczywiście, tak. Tylko obiektówka była taka mniej ograniczona, bo było klasy. Generalnie dwie klasy były do zaimplementowania, bo taki był zalążek interfejsu. Takiej logiki czysto obiektowej aż tyle nie było, to była bardzo podstawowa. Tak, dwie klasy takie biblioteczne bardziej można powiedzieć. No i tak, to mamy naszych, tak jak wspominaliśmy, po każdym release zbieraliśmy dane od naszych studentów i sami przeprowadzaliśmy weryfikację tego, jak im wyszło. Tak Michał robił tą weryfikację, tak jak widać, polskim trochę po innemu, bo to skrótowy opis, co tam się zmieniło i dlaczego jakby te rezultaty są takie inne, ale widać, że ta grupa TDD generalnie, bo oni nie testowali tego mutacyjnie, tak? Oni nie mieli ani pojęcia o pokryciu, ani generalnie nie mieli pojęcia o pokryciu mutacyjnym, więc im dalej w las, tym więcej. Tym generalnie byli trochę gorsi. Co automatycznie na końcu mamy cross-testy z TDD-em, czyli grupa z mutacjami, ich testy zostały wrzucone do ich programu, tak? Przez to, że były te same interfejsy, mogliśmy tak, zamienić. Można było to wymienić, bo to było wymienne. Okazało się, że tamtej grupy testy są zdecydowanie lepsze na ich implementacji, tak? Tak. Na następnym slajdzie mamy grupę tą drugą. Ci mają generalnie lepszy rezultat. Tak. Szczególnie od momentu, kiedy zaczęli rzeczywiście mutacji używać i ją poprawiać. Z początku nawet szło podobnie, ale jak już doszli do tej iteracji właśnie, że pierwsza mutacja przeszła i zaczęli poprawiać, to widać znaczący progres, że tam w sumie pod koniec się bardziej ogarnęli, nagle skoczyły pokrycia testów i w ogóle do prawie 100%. Więc rzeczywiście jest poprawka. No myślę, że projekt musiałby być większy jeszcze, dlatego powtarzamy teraz w tym roku na większej próbce, większym projekcie ten eksperyment. I marzymy sobie jeszcze, że znajdziemy jakąś firmę, która chciałaby przyjąć naszą metodykę i sprawdzić u siebie. Lepsi programiści niż studenci. Wiadomo. Inną motywację mają. No i tak. No i teraz cross-testy właśnie dla TDDM-u. Grupa bez testów mutacyjnych, ich testy jakie są dla implementacji tej z mutacjami? Jak widać są straszne, 40% to jest praktycznie nic. Samo pokrycie kodu mają na poziomie niecałych 40%, kiedy TDDM miał pokrycie na 81%. Tak. No jeszcze Piotrek stwierdził, że może doświadczony programista będzie lepszy od wszystkiego. Czyli lepszy od tych z TDDM-em, od tych z TDD, to spodziewamy się, że to by było trochę smutne, musiałby dyplom magistra oddawać, jakby się studenci trzeciego roku okazali lepsi od niego. Tak, mamy jeszcze? Ja mam w domu taką specjalną na okazję, taką dyskietkę. Jak się okaże student lepszy od ciebie. Okazało się, że Piotrek był lepszy od wszystkich, ale o dziwo nie był znacząco lepszy od ludzi z TDDM-u. Tam 8% chyba, że tak. Tak, 8-9% oni byli raptem gorsi. No a bądźmy szczerzy, to byli studenci trzeciego roku, którym każdy był studentem trzeciego roku. Masę rzeczy w piątek się robi, poza oczywiście robieniem projektu. Jak ja pisałem te testy? Oczywiście tylko w oparciu o dokumentację, tak? Znaczy nie miałem żadnej implementacji przed sobą, czyli pisałem same testy, tak? Tak. Na sucho, że tak powiem. O mutacjach też nie miał zielonego pojęcia, bo robiłem to ja. Tak. Więc tu się też rozdzieliliśmy i nie opowiadaliśmy sobie o swojej pracy. Ale za to moje mutacje okazały się ciekawe. Dlaczego, gdzie te moje mutanty się pojawiły? Czyli następny slajd. Tak. Pojawiły się praktycznie wszystkie tutaj. To jest fragment... Dla macierzy 3x3 odwracania macierzy. To jest po prostu wzór. Taki jest wzór na te 9 elementów tej macierzy. Po prostu jest wzór. Dość prosty. Potrzebny jest tam jeszcze policzony wykładnik. Wyznacznik.
wyznacznik i on, po prostu taki wzór jest i on działa. I on jest przypisany tutaj dobrze. Ale się okazuje, że testy mutacyjne wykazały, że jak wszystko to, co jest czerwone, to znaczy, że ten mutant przeżył. Innymi słowy, można byłoby zmienić dokładnie w tym miejscu w ten sposób kod. Plus na minus i było, i wszystkie testy by przeszły. Tak, nikt by nic nie zauważył. Złośliwość matematyki, tak? 2 plus 2 to jest to samo, co 2 razy 2. A minus 2 razy minus 2 to jest to samo, co 2 razy 2, tak? Mamy tutaj ten przypadek. Jak sprawdzałem, jak robiłem do tego testy, tak? Napisałem ich, wygenerowałem chyba 4 macierze za pomocą generatora zewnętrznego do macierzy odwracalnych. I to nie były macierze 1, 2, 3, 4 czy coś takiego, tak? Próbowałem używać większych liczb. Te wynikowe miały ułamki, które skrupulatnie przypisywałem do testu, żeby porównywać. Łącznie z metodą porównującą na floatach, żebym się gdzieś tam nie wykrzaczył na jakichś niedokładnościach zmiennoprzecznikowych. Wydawało mi się, że 4 takie macierze, które miały różne liczby, wydawało mi się, że dość losowe, chociaż rzeczywiście bazowo to były liczby całkowite, pokryją to. Okazało się, że wcale nie, jakby połowy nawet nie pokryły, tak? To zabawne, z tego też wynika, że ja nie wiem, ile bym musiał takich macierzy taką metodologią wygenerować swoją, taką za pomocą głowy i zewnętrznego narzędzia, bo ja nie jestem w stanie sprawdzić samemu tych wszystkich warunków. Znaczy, że mówiąc, bez podpowiedzi mutatora, to jest praktycznie, to jest jakaś statystyka, jakieś strzelanie, tak, czy ja to pokryłem, czy nie. Można powiedzieć, że dla odpowiednio złożonych jakichś numeryków, to przestrzeń rozwiązań biegnie do nieskończoności. A to jest tylko dodawanie i mnożenie. Tu jest tylko, są dwie operacje w tym całym wielkim równaniu, tak? Wyobraźmy sobie, gdzie mamy matematykę, która jest bardziej skomplikowana, tak? Jakąś finansową, nie wiem, jakieś szeregi, jakieś coś, gdzie mamy średnie odchylenia i jeszcze nie wiadomo inne statystyczne. Słucham? Tak, ale wchodzą elementy zmiennoprzecinkowe, które czasem też potrafią różne rzeczy wprowadzić. Okej. I w gruncie rzeczy stwierdziłem, jakbym to chciał naprawić, ale tak, żeby rzeczywiście nie szukać jakoś na jakiegoś takiego idealnego przypadku, bo możliwe, że istnieje jedna tablica, która by to rozwiązała, prawdopodobnie taka jest, jedna macierz. Czyli jak to zrobić po prostu tak, żeby wykorzystując inne narzędzia czy inne metody zaimplementowane w tej bibliotece, próbować to rozwiązać. Tak? Mógłbym skorzystać z tego, że macierz odwracalna, no to razy ta bazowa, to jest macierz jednostkowa. Mógłbym skorzystać z tego, że musi być, że nie może być ten wyznacznik zerem, tak? Czyli skorzystać z innych zaimplementowanych metod, które są w tej jakby pseudo małej bibliotece. Tylko się okazało, że w ten sposób ta testująca metoda byłaby ze 4 razy bardziej skomplikowana od tej metody bazowej. Wykorzystywałaby 4 inne metody i zakładałaby, że one są też dobre. To znowu automatycznie przerzuca odpowiedzialność tych metod na inne i tworzy nam pewien test, który ma zależności. Test jednostkowy testuje jedną metodę, jednocześnie wykorzystując kilka innych metod, które też powinny być wytestowane jednostkowo. To się zaczyna robić skomplikowane, a to jest tylko wzór, który się składa z dodawania i mnożenia. I też nie wiem, czy jakbym zrobił wygenerowanie losowe, na przykład nie wiem, 100, czy mam użyć 100 tablic, 200, czy 10, może jedną. A może się tak wylosuje, że akurat nawet 100 nie pomoże, tak? Tak, ogółem jest problem. Tu właśnie nasza specyfika testów mutacyjnych. Czy w ogóle losowanie w testach jednostkowych jest dobrym pomysłem, jeżeli nie wiemy, czy do końca te wyniki zawsze są... Może się zdarzyć taki przypadek, że one są jakby z innej kategorii. Tak, no są, mamy różne podzbiory, podgrupy wyników, no i właściwie trzeba wybrać te, które pokrywają nasze rozwiązanie. No i tutaj przychodzi nam z pomocą trochę nasze testowanie mutacyjne, no dla tych, co właśnie nie byli zeszłym razem, to jeszcze przypomnimy raz, że ogółem idea jest taka, że mamy, jeżeli chodzi o testowanie mutacyjne, to nie bawimy się tutaj kodem testów, tylko kodem natywnym naszej aplikacji, w naszym wypadku algorytmu obrotu macierzy i robimy, przez mutanta rozumiemy, że robimy drobne zmiany w kodzie. Różne, odwracamy ify, zamieniamy tak jak tutaj minusy z plusem,
każdy mutant ma jakąś tam specyfikę. One są pogrupowane właśnie ze względu na to, co konkretnie zmieniają. Czyli na przykład mutanty, które zajmują się zmianami warunków logicznych, to są takie mutanty logiczne. Mutanty, które usuwają całe metody, to są mutanty, które one mają nazwę właśnie tam remove function mutation jakoś tak. Są takie, które usuwają samego returna, bo czasem, co też jest częstą praktyką, że pisze się kod funkcji, która dajmy na to, mamy DAO. Łączymy się z bazą danych i ta funkcja nam teoretycznie w interfejsie zwraca true, ale nikt tego tak nie zaimplementował, zawsze rzuca true. No i jeżeli wyrzucimy sobie return, nic się nie zmieni. Co jest oczywiście błędem w tym wypadku projektowym, bo no, nie powinno takich, do takich rzeczy dochodzić, bo przyjdzie nowy programista, myśli, że to true jednak ma jakiś sens, że to jest jakaś komunikacja metody z nami, no i całą logikę opisuje sobie, co się stanie, jak będzie false, a tego false'a nigdy nie będzie. Na przykład jest to tam ukryte gdzieś pod którymś rzędem abstrakcji w DAO, no i nie zobaczy, że ta metoda zawsze... Albo może być właśnie na odwrót, tak, że jest jakaś inna implementacja DAO, która w końcu korzysta z tego false'a, że jest jakiś błąd połączenia z jakiegoś powodu wynikający, na przykład trzeba go sobie jakoś z nim poradzić, a tutaj wszystkie metody stwierdzają, okej, połączyłem się, tak? No fajnie. I w tym momencie wchodzimy z naszym testowaniem mutacyjnym, tworzą się mutanty konkretnie, na przykład wywalają returny, patrzymy, wszystkie testy ładnie przechodzą. No i teraz pytanie jest. Pytanie jest zasadniczo proste. Pytanie jest o trójce. Tak, o trójce. Jesteśmy w Toruniu, to tak religijnie. Test mutanta i ten kod. I patrzy się na te trzy rzeczy naraz, dlatego że patrzenie na każdą z nich osobna może doprowadzić do złych jednak wniosków. Bo nie zawsze jest tak, że mutant wskazuje, że test jest zły. Czasem wskazuje, że kod jest zły. A test po prostu jest tak napisany, że powinien tak być napisany. Czasem ten mutant jest bez sensu, bo jesteśmy w trakcie jakiejś implementacji interfejsu, to jest jeszcze coś zamokowane, to jest jeszcze nieistotne na tym etapie. To też dopiero jak porównamy te trzy rzeczy, to wiemy, że dobra, to za chwilę będzie zrobione, tak? Na razie to możemy. Tak, na razie ten mutant nie chce żyć. Tak, na razie po prostu jeszcze tego nie mamy tak do końca. No i może być też przypadek, że rzeczywiście test jest zły. I to też będzie wynikać jakoś, jak obejrzymy całą trójcę, tak? Że implementacja jest OK, mutant wyłapał po prostu pewną dziurę, tak? Ogólnie mówi się, że właśnie powinno się dążyć do ubicia wszystkich mutantów. No my praktycznie do tego podchodzimy, staramy się na żywych projektach to robić, no i my się właśnie trochę inaczej na to zapatrujemy, na tą trójcę, jak to Wawrzyn ujął. Generalnie jakby ja uważam, że no może jest pewien szereg oprogramowania, które jest jakoś skończony, jakoś można to nazwać jakoś skończonym, ale mam wrażenie, że większość oprogramowania jest ciągle in production, więc jest tam część kodu, która po prostu jest jeszcze in production i tam mutanty mogą się pojawiać po prostu, dlatego że jeszcze interfejsy są nadmiarowe, jeszcze nie każda implementacja jest zrobiona, jeszcze to się szlifuje, tak? Po prostu. Oczywiście mamy, to jest na tyle przyjemny proces cała mutacja, że to jest proces praktycznie automatyczny. Tylko przeglądamy sobie raporty i wnioskujemy właśnie z nich. Więc przy okazji to jest całkiem dobre review kodu. To może być właśnie ta iteracja mutacyjna do TDM-a, czy do jakichś innych modeli, do kaskadowego, czy do czegoś takiego. Może być właśnie połączona z samym review kodu. No bo bądźmy szczerzy, przy końcu każdej iteracji robimy review, sprawdzamy, przynajmniej powinniśmy, sprawdzamy jak deweloperzy sobie poradzili, czy spinamy się ze specyfikacją, czy wszystko idzie w dobrą stronę, też weryfikujemy pracę jakichś nowych członków i tak dalej. No i tutaj mamy to przy okazji, po prostu odpalamy testy mutacyjne, puch, dostajemy ładny raport, widzimy i w tym momencie możemy analizować, co trzeba poprawić, jakie testy są słabe, jakie mutanty są właśnie bezsensowne, czy jakie fragmenty kodu wymagają jeszcze poprawki, bo testy są ok, ale kod jest po prostu wadliwy, czy sama idea, w ogóle już zarys, czyli nie implementacja, projekt, inne słowo, projekt jest wadliwy. Generalnie też to jest w pewien sposób takie pośrednie dbanie o
o testy jako też element oprogramowania, o czym się często niestety zapomina. Tak. Bardzo często testy się traktuje jak pewien stos, na który wrzucamy i tak potem już tak nikt sobie nie chce dotknąć, bo to zaczyna już takie brzydko pachnieć ten stos. No i niestety wtedy mamy dwa warianty załatwiania tej sprawy. Mogą się pojawić potem problemy, bo jeżeli te testy są trochę dodawane, no tak nie bez sprawdzania, co jest obecnie już zrobione, tylko tak zawsze jest jakaś taka, to ja coś dopisałem, coś zmieniłem, to ja dopiszę test. Nieważne, czy on coś wnosi, czy on nie wnosi, czy może trzeba było zmienić jakiś inny test, który też się tym zajmuje. Nagle mamy, to nazywam taką redundancją testów, także że jakby jednego mutanta, który został ubity, tak, czy jeden fragment kodu, jedną linijkę testuje 130 testów unitowych. No mamy koronny przykład. O co chodzi, tak? Co tu się dzieje? To sobie wyobraźmy, że ktoś zmienił tą linijkę. Z jakiegokolwiek powodu. Po prostu zmieniła się feature, jest potrzebna zmiana. Zmiana zawsze może nastąpić, tak? Że po prostu trzeba tą linijkę zmienić. I co, mamy 130 testów, które musimy zmienić? Kto to zmieni? Czy kto mu się będzie chciało? 130 testów do zakomentowania? Czy opcja trzecia? Robimy protezę naokoło tego i robimy testy do tej protezy, które potem znowu narosną kolejnymi testami i tak rośnie. No, na przykład profesjonalne oprogramowanie czasem tak wygląda. Ręka do góry, kto słyszał o EasyMocku? No dobra, parę osób. To średnio jedna metoda, akurat Piotrek testował EasyMocka mutacyjnie, średnio jedna metoda EasyMocka jest testowana przez 300-200 testów. Czy średnio to było chyba 30, a zdarzało się od linery po 300, tak? No. Ale średnia 30 to jest, powinno być jeden, no. Jeden, może, dwa. Może półtora, no, przy jakiejś nadmiarze, no ale no bez przesady, tak? No to było straszne. No. Czyli przez to, jak był zrobiony projekt. Projekt był zrobiony po prostu jaka pewna kaskada polimorfizmu, tak? Wszystko dziedziczyło po wszystkim w pewien sposób. Jakby zawsze było to, że się odwoływało do tej niżej funkcji, do tej niżej. Ta na dole funkcja, ona sprawdzała, zawsze się odwoływała, ona nic nie sprawdzała mądrego. W zasadzie, że się odpaliłam, o, super. Wypisało tak. Dwa. Tak naprawdę jakby mięso tych testów było na tych najwyższym poziomie tych klas, tak? I one coś oczywiście testowały, natomiast to reszta to był taki nadmiar, który powodował, że jak trzeba było tam, jak w pewnym etapie była zmiana wersji i zmienili pewien interfejs, to jeden interfejs zmienili, to wyrzucili dosłownie dwa całe wielkie pliki z testami, po prostu je wyrzucili. Klasy, które miały po 100 ileś testów, po prostu je wyrzucili i napisali jeden, który był nowy. Nawet mi się tego nie chciało sprawdzać. Czyli wariant numer dwa. Nie naprawiamy testów, komentujemy. Albo usuwamy. A zmiana była tak naprawdę bardzo słaba. To było po prostu takie no, odświeżenie interfejsu, można tak nazwać. No, takie trochę ustandaryzowanie tych nazewnictwa, pewnych metod. Bardzo teoretycznie przy dobrym projekcie to była zmiana, którą można było zrobić, podejrzewam, w 10 minut, tak? A tutaj wymagała totalnej zmiany wersji tam i wyrzucenia połowy testów i jeszcze napisania już nowych. Gdyby właśnie te testy tak nie rosły w sposób taki no, narostowy, takimi warstwami. No i testowanie mutacyjne też by to wyeliminowało, bo by to widzieli już na wczesnych etapach projektu, że robią korzuszek do korzuszka do korzuszka. Tak, choćby, że się pojawił drugi test, który ten sam mutant dobija. Można się tak. Już zastanowić na tym drugim, tak? Mamy do sprawdzenia tylko dwa. Czy może połączmy je, może wybierzmy ten, może sprawdźmy. Stary tak? Usuńmy albo zmodyfikujmy. Jak mamy rzeczywiście 100 do sprawdzenia, no to już nam się nie chce, tak? No to już jest projekt, który zaczyna być problematyczny, to już trzeba narzucić jakiś rygor. Natomiast jak im wcześniej wdrożymy, tym jakby łatwiej jest potem na tym zapanować. Dokładnie. No tak. Nasze wnioski. Mamy we wnioskach przede wszystkim TDDM to jest dobre narzędzie do testowania naszej dokumentacji, w sensie to jedynka i dwójka można połączyć, to jest czy spójność idei, czy dobrze prowadzimy nasz projekt, czy w sumie czy dokładnie dobrze się rozwijamy, czy nie robimy tych korzuszków dodatkowych, czy wszystkie praktyki programowania rzeczywiście jakoś idą nam, idziemy z nimi w parze, a nie tylko na papierze, bo deadline goni.
Bo taka jest często praktyka. Nawet jeżeli deadline by pogonił, to w kolejnej iteracji by nam to wyszło jakoś i moglibyśmy załatać dziury z poprzedniej iteracji. Więc to daje nam ładne narzędzie do zarządzania kodem, do czyszczenia kodu. Review jest prostsze. Czy ja wiem, czy może review prostsze, ale uważam, że to jest taki fajny, jakby, tak moim zdaniem z review jest ten problem, że no dobra, będziemy robić review, ale tak, dobra, to od czego zaczynamy, tak? Tak no, napisaliśmy ileś tam kodu, no, będziemy robić wszystko, czy zawsze wszystko jest sensowne? No pewnie nie, no pewnie coś fajnego by na początek chociaż rzucić. No to takie puszczenie mutantów, pokazanie, że o, tu są jakieś ciekawe rzeczy się dzieją, jakiś mutant przeżył. Może spójrzmy tam, co tam się dzieje, nie? Już mamy też właśnie hinta, co oglądać w review, bo jeżeli na przykład nasz kod składa się w 70% z parserów, to nie są ciekawe rzeczy do review. Co? Wychwytywanie jeszcze słabości projektowych. No, wychwytywanie słabości projektowych to choćby ta cała numeryka, o której tutaj Piotr mówił. Możemy to ładnie wykrywać. Co na przykład zdarzyło nam się w życiu z naszą firmą, gdzie mieliśmy bardzo śmieszny błąd numeryczny odnośnie mamy firmę, która tam handluje, budujemy oprogramowanie giełdowe, no i był automatyczny skrypt, który no, wykonuje transakcje jakieś konkretne giełdowe. No, liczy sobie średnią cenę po dwóch stronach sprzedaży, kupna, wylicza średnią cenę całości na arkuszu, no i podejmuje jakąś decyzję, jak jest tam niższa, wyższa, równa 5 czy coś takiego. Nie zagłębiajmy się. No, pewnego dnia na rynku był krach po orędziu pewnej osoby. No i stało się coś dziwnego. Nagle zaczęliśmy dawać ceny takie z kosmosu, które generowały nam stratę. W ciągu godziny około 10 tysięcy poszło papa. Czy tam 100, nie pamiętam. No i okazało się, że błąd był bardzo prosty. Nie przewidzieliśmy, że arkusz może być całkiem pusty. Bo to się zdarzało, tak? Tak. Tak zwana funkcja padaka. Funkcja padaka. Nikt nie handluje tą spółką, bo jej nie lubi. Tak. Ale to, że na PZU nagle zniknie strona kupna, to żeśmy nie przewidzieli. Znikła jedna ze stron. A wzór był bardzo prosty, bo było średnia sprzedaży, średnia kupna przez dwa. I rzeczywiście, zabezpieczyłem się, bo akurat ja pisałem ten kod. No, 120 się. Plus 0 przez 2 wyszło 60, no i tak wyszło. I zamiast no. ustawić cenę 120, ustawialiśmy połowę niższą, wystawialiśmy takie oferty, wszyscy się cieszyli, bo robiliśmy im za świętego Mikołaja. A że to był skrypt automatyczny, to chwilę zajęło, zanim się ktoś połapał. I jakby do tego dodać statystykę, tak? Ponieważ mamy wszystkie sesje nagrane od praktycznie 2013 roku. To się nigdy nie zdarzyło. To było jedno wydarzenie, jakie się zdarzyło przez ten cały czas, na tych wszystkich sesjach, które były, tak? Więc no, ciekawy przypadek, jeśli chodzi o statystykę testów też. I gdyby szef z dziurawych butach nie chodził i przetestowalibyśmy mutacyjnie własny skrypt, to może byśmy uniknęli tej wpadki. Słucham? Oczywiście, uważam, że zawsze są wpadki, których po prostu jeszcze nie znamy, tak? Tak. Teraz już wiemy, teraz tak? Już teraz wiemy. Już wiemy. To jest bardzo ważna lekcja, bo to nagle spowodowało to kompletne przebudowanie w ogóle tej logiki, tak? Nagle trzeba było sprawdzać, czy ja jestem, czy ja liczę to, czy ja wiem, co ja liczę, tak? Nie tylko czy ja coś liczę i mam jakiś wynik, tylko czy ja wiem, co ja liczę, bo to jest czasem ważne. I dziwne telefony zestresowanych ludzi z banku. Tak, no jeszcze mamy nasz testowanie przepływów. No myślę, że to w sumie widzicie, że no po prostu. Każda aplikacja biznesowa, nieważne czy jest silnie algorytmiczna, czy silnie obiektowa, no po prostu ma jakiś przepływ. Bądźmy szczerzy, no obiektowe aplikacje utrzymują jakiś stan, algorytmiczne bardziej są powiedzmy przepływowe, ale i tak można to sprowadzić do, że wchodzimy w jakiś stan, wychodzimy, ładny graf można na każdej aplikacji rozpisać. No i tutaj mamy piękny przykład, że testowanie mutacyjne może nam pokazać, że ktoś coś nagle zmienił w jakiejś iteracji w kodzie. Ktoś coś nagle zmienił w jakiejś iteracji w kodzie i co? No i przepływ poszedł w zupełnie nieprzewidzianą stronę, że nagle w poprzedniej iteracji wszystkie mutanty ładnie nie żyły, zgodnie z prawem i zgodnie ze sztuką, tak w książkach pisali, ale jak już mówimy, święta trójca jest ważniejsza, a tu nagle żyje 100 mutantów, nie wiadomo dlaczego. No, obserwujemy, przepływ się na przykład zmienił, poszedł w zupełnie inną stronę i to pytanie, czy tak miało być, czy fajnie, mamy nowy przepływ, ale czemu nie jest w ogóle przetestowany, albo dlaczego mamy ten nowy przepływ, może kogoś trzeba zwolnić,
Albo dać premię, zależy, czy dobry przepływ. Generalnie dużo prostych mutantów. Prostych, naprawdę prostych. Takich, które właśnie, jak mówił Michał, tutaj zmieniają Return True na Return False'a, tak? Albo te remove call'e, tak? Czyli jest jakieś wywołanie funkcji gdzieś wewnątrz metody, po prostu to wyrzuca, tak? Tak. One potrafią zrobić czasem, pokazać naprawdę czasem cuda, jakie są projektowego myślenia, bo miałem przypadek z seterem, który był nie testował, czy rzeczywiście ustawiał pole. Taki przykład. Sprawdzał wszystko, czy to jest wsadzane, to jest okej, czy to jest fajne, ale nie sprawdzał, czy na obiekcie rzeczywiście jest to wpisane. No z reguły jednostkowo testujemy daną klasę, jedną klasę jej metody. A jeżeli klasa właśnie wpływa przez swoje funkcje na stan innej klasy, no to w testach możemy tego nie wychwytywać. Tak, to jest typowy problem. To jest typowa funkcja, że ona coś robi, nic nie zwraca, typowa voidowa, robi coś w innej klasie i nie patrzymy, co ona tam ustawiła. No, często nie patrzymy. To jest dobry motyw, bo to nie znaczy, że wcale to jest źle, tak? Bo może tak musi być, bo to jest coś tak zrobione, ale z drugiej strony projektowo to jest rzecz po prostu, która jest podejrzana i teraz trzeba na to spojrzeć, czy ja potrzebuję metody, która, że tak powiem, ma jakiś brud, tak? Ma coś gdzieś w jakimś backgroundzie gdzieś robi, jakiś stan gdzieś zmienia, pewnie istotny, tylko że on w tym teście nie jest wyłapywany. I teraz czy ja mam zrobić test, który sprawdzi ten stan, czy po prostu inaczej przerobić logikę tego swojego programowania, tak? I nie robić takich brzydkich rzeczy, ale to się zdarza bardzo często. Mamy rozbudowanego setera, tak jak mówię, który po prostu musi coś sprawdzić, musi coś zainicjalizować, musi coś jeszcze zrobić, oprócz tego, że ustali to pole, tak? No i czy sprawdzamy za każdym razem te wszystkie fragmenty tego setera? Czy on rzeczywiście ustalił tam każdą, zainicjalizował, czy te obiekty są potworzone? Powinniśmy to zrobić, to jest prosta metoda teoretycznie, a możemy to pominąć i on ten remove call nam pokaże, że to mogę wywalić i to działa tak samo. Tak, w obrębie pytanie tego testu tak, ale w obrębie jakby programu to wyrzucić, no to już by nie działało tak samo pewnie, nie? Właśnie, tylko pytanie, czy w tym momencie stan programu się zmienił? Oczywiście, że się zmienił, ale czy miał znaczący wpływ, czy właśnie czegoś zgubiliśmy w logice naszej biznesowej, czy musimy, w tym momencie pokazuje nam, kompleksowo jest w stanie pokazać nam już rzeczy takie nawet do testów właśnie wyższego rzędu akceptacyjnych, czy tam właśnie modułowych, że ten moduł nagle jeden bez drugiego jest w stanie działać, nie wie dlaczego, a nie powinien. Jednak są popularne techniki, jakieś dependency injection, tego się używa praktycznie na okrągło, tak? No więc skoro się wrzuca tu dependencję, to coś się na nim robi też. Tak. No i nie wszystkie metody są takie czysto serwisowe, że coś mu tam zwracam, ja mu coś tam mówię, on mi coś tam zwraca i jest wszystko fajnie, ale bardzo często jeszcze po drodze jest jakiś ślad, jakiegoś stanu. I to jest właśnie bardzo problem, jakby w testach jednostkowych zamknąć, bo do tego na ogół potrzeba jakichś moków, a jak ktoś poszaleje z mokami, to tam można zamokować wszystko, tak, i to zawsze będzie działać. Moki jedno, życie drugie. Tak, moki jedno, życie drugie. No i oczywiście takie najbardziej hardkorowe przykłady, jak użyjemy refleksji, kiedy no, mieszamy coś po prostu w innej klasie, bezpośrednio odwołując się praktycznie do kodu, wyjmujemy z kodu, nie łączymy się z tą klasą przez obiekt, tylko przez jej kod, przez praktycznie w C-Sharpie, czy tam przez kod maszynowy, czy coś takiego. No i tutaj w tym momencie modyfikujemy stan na żywym organizmie praktycznie niepołączonym z nami. No i to też w tym momencie myśmy wychwycili, że nie robimy tego modyfikowania, wchodzimy w jakiś inny stan i mamy pytanie, właśnie analizę, dlaczego, skąd. Może to jest dobrze, może źle. Trzeba zawsze przeanalizować. Czyli pamiętajcie tutaj właśnie, co mówimy, ubijanie mutantów dla samego ubijania mutantów jest złe. Nasi studenci zaczęli to robić i zauważyliśmy, że ubijamy mutanty, bo takim ładnie w książce, którą daliśmy, było opisane, że trzeba wszystkie mutanty ubijać. No i robili, bezmyślnie. Bez trójcy. Trójca jest potrzebna, bo inaczej to jest po prostu ubijanie dla ubijania, tak? To jest to naprawienie testu, żeby przeszedł. A to nie zawsze też jest zły. To tak jak pisanie testów po to, żeby przeszły. To jest dokładnie ten sam motyw. Że niektórzy piszą testy, które po prostu z natury przechodzą, nic nie testują. Jak stoimy? A jeszcze chwilkę mam. Tak. To jakieś Q&A, tak? To w sumie pytania z waszej strony do nas. Dzięki. Teraz pytania. Zaczniemy od C
specjalne. Dobra, zaczniemy od ciężkiego pytania. Dobra. Jak wyglądała wasza święta trójka, święta trójca dla tej algorytmiki, którą żeście pokazali? No tego przypadku macierzy. No dlatego. Dlatego, nasza święta trójca, dlatego. No to tak. Nasze mutanty, no to tu jest właśnie te, które mamy tutaj, pozamieniały nam plusy i minusy. Losowy sposób zostały zamienione plusy z minusami. No to jest no po prostu jeden z prostszych mutantów, bądźmy szczerzy, który no wychwyci... To powinien być jeszcze Tak, ale to akurat Piotrek przewidział bodajże w kodzie. Tu się posypał. Piotrek nie był w stanie wygenerować odpowiednich macierzy testujących, czy wzór jest poprawny. Czy sama numeryka jest poprawna. Czyli nie zrobił prostego czeskiego błędu, zamienił plusa z minusem. Co się oczywiście może zdarzyć. Tak, w praktyce, jak zobaczymy, to tam można by było w gotowym programie zamienić minus z plusem w tych miejscach i to by przeszło. Tak, testy by działały. Testy by przechodziły. Czyli wyszłoby to gdzieś w naszym programie już w trakcie działania. Dajmy na to, wyobraźmy sobie, że to jest jakaś macierz, że to jest macierz w prostej sieci neuronowej, która, nie wiem, zarządza czymś, dajmy na to elektronem. No i mamy zamienionego plusa z minusem, no i dajmy na to, ktoś nie ma prądu przez miesiąc, bo ma. Tutaj jest bardzo prosty przykład, ale ja na co dzień w pracy spotykam się z obliczeniami arytmetycznymi z szeregów czasowych, które mają po 100 tysięcy elementów naraz. Ja tam coś liczę. Jak ja to patrzę, to ja nie wiem, co tam widzę, tak? To czym ja to mam weryfikować? Narzędziem, które sam napisałem, tak? Zewnętrznym. Dobra, to pytanko jest następujące. O praktyczne zastosowanie mutantów. Załóżmy, u nas w organizacji w ogóle nie używamy TDD, więc takie dodatkowe pytanie, czy to ma duży wpływ w ogóle tutaj na wasz eksperyment, czy to jest pisanie najpierw testy, potem kod, czy kod i testy? Tak naprawdę to jaką metodykę użyjemy, to jest elastyczna sprawa. To TDD to najbardziej pasowało, bo wiele rzeczy tam usprawniało. Łatało... Tak, testy jednostkowe można robić praktycznie na kolanie. TDD to mieliśmy usprawnienie tej samej metodyki. Łataliśmy mutacjami, tą iterację mutacyjną łatamy dziury i niedoskonałości tej metodyki. Akurat w niej najlepiej to wygląda. W kaskadowych modelach też to działa, w innych też to działa. Praktycznie każdy, kto działa, ma swoje plusy. W TDD ma najwięcej, dlatego wybraliśmy to jako... Okej. Okay. Generalnie chodzi o usprawnienie unit testów. Tak, chodzi o to, że mają być unit testy, tak? Natomiast jakbyście, no, w naszym przypadku, w naszej organizacji, załóżmy, mamy, dla uproszczenia, mamy trzy jakieś fragmenty systemu. W jednym jest pokrycie 10% z unitami, w drugim 50%, w trzecim bardzo wysokie, 80%. Czy dla każdego z tych przypadków równie praktyczne i pragmatyczne jest zastosowanie mutantów? Tak. Czyli generalnie musicie powalczyć o pokrycie większe. 10% pokrycie to jest nic. To znaczy, że testy jednostkowe są robione dla zabawy, tak bardziej mi się to tak wydaje. To 60 to bardziej, a to znaczy, że tylko wstęp dla mnie do napisania do chociaż 90, tak? 80-90. No rozumiem, że nie wszystko może być pokryte. No, trudno jakieś wpisywanie w okienko pokrywać testem jednostkowym, czy jakieś tam, nie wiem, chociaż można, tak? Jak ktoś się skupi, to można. Natomiast to musi być duże pokrycie, bo mutanty wchodzą tam, gdzie są testy. Jeżeli nie jest coś pokryte testem, no to automatycznie nie będzie mutanta tam, no bo to tam w ogóle test nie wchodzi, żaden test tam nie zagląda do tego kodu. Znaczy on tam będzie, ale on będzie nieśmierzywy, bo nie dotknęło. No bo my zamieniamy fragmenty, mutant to jest zamiana fragmentu kodu, który jest odwiedzony przez jakiś test. Tak, jeżeli tam test nie zagląda, no to my tego nawet nie zamieniamy, bo po co? Nie wiemy, czy tam... Po prostu nie wiemy, czy tam coś żyje, czy nie. O. Dzień dobry, dziękuję za prezentację. Mam takie pytanie. Bardzo mi się podobały przykłady z drugiej części prezentacji, kiedy panowie mówili o obiektówce, o zmianie stanu, o łamaniu pewnych praw, o wstrzykiwaniu zależności. Czy moglibyście powtórzyć, być może mi to umknęło, dlaczego akurat taki przykład wybraliście do waszego eksperymentu? A dlaczego akurat macierze? Bo studenci generalnie. Czasu. To nie było tak, że mieliśmy w
duży projekt, duży zespół deweloperski i pół roku, tylko mieliśmy 2 miesiące i 12 ludzi. Rozumiem, jasne. Którzy mieli poziom, no, bądźmy szczerzy, poniżej juniora. No to nie można było oczekiwać, że coś dobrego napiszą, coś fajnego. Chcieliśmy, żeby napisali coś dobre, co sprawdzi metod, sprawdzi kod, a nie konkretnie ich zdolności. O tu się mogło posłuchać. Mogli zrobić głupoty, w sensie nie zrozumieć problemu. Chcieliśmy, żeby rozumieli problem doskonale. A żeby był dobry do mutacji. Czyli numeryka najlepsza. Jasne, rozumiem. Okej, dziękuję. Ostatnie pytanie, bo już czas nam uciekł, także szybko proszę. Chciałem się dowiedzieć, jak duży był wasz kod, bo mówicie, że musicie zmienić kod i go prawdopodobnie rekompilować na przykład. I teraz, jeżeli to ma być zastosowane w praktyce, to... A to zależy, to chodzi o C++. Tak, znaczy to mogę opowiedzieć o technikaliach, jeśli o to chodzi. W Javie nie ma problemu. Java jako język... Z bytecodem można tam zmieniać kod dynamicznie w czasie odpalania, więc praktycznie zmutowanie takiego normalnego projektu typu, nie wiem, EasyMock, typu JUnit trwa na zwykłym komputerze, nie wiem, 30 minut. To nie jest dużo czasu. I odpala się wszystkie mutanty, tak? To jest prosta piłka. No dobrze, dziękujemy. Natomiast dla C++ rzeczywiście wymaga to buildowania albo jakichś sprytnych metod, żeby to upakować w jakiejś ilość kompilacji. Wysokiego poziomu szybko, niskiego poziomu wolno, bo tam działamy na bytecodzie, to nie bardzo da się zmieniać. Zapraszamy do rozmów w kuluarach. Dzięki jeszcze raz.